Chrystus się rodzi, sławcie. Drodzy bracia i siostry, ten miniony rok 2020 był dla każdego z nas rokiem wyzwań, rokiem nowych, dla nas do tej pory nieznanych sytuacji, z którymi musieliśmy stawić sobie czoło. Stoimy na progu nowego 2021 roku, przygotowując się do Święta Narodzenia Pańskiego. Święta, które Bóg dał dla człowieka po to, abyśmy jeszcze bardziej mogli się przybliżyć do Boga, ale również z miłości Boga do człowieka, gdyż miało miejsce wcielenie Syna Bożego. Wcielenie to nie odbyło się bez powodu. Odbyło się po to, abyśmy mogli dostąpić zbawienia, abyśmy mogli na powrót wrócić na łono raju. Przygotowując się do wieczerzy wigilijnej, przygotowując się do świąt w naszych domach, przede wszystkim zajmujemy się przygotowaniem posiłku, przygotowaniem domostwa, ale w tym szczególnym okresie i w szczególnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, przede wszystkim powinniśmy przygotować nasze dusze na spotkanie nowonarodzonego Pana. Życzę każdemu, aby ten nowy rok był Bogiem błogosławiony, abyśmy z wiarą patrzyli w przyszłość i nadzieją na zmianę sytuacji oraz abyśmy każdemu, tak jak Bóg okazał nam, ludziom, my nawzajem sobie okazujmy miłość. Tą, którą uczy nas Bóg, tej, której od nas wymaga. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, jak również nowego 2021 roku.